Na najbliższą niedzielę przeznaczona jest Ewangelia, która ukazuje nam postawę dwóch synów, których pierwszy z nich, deklarując, że pójdzie pracować w winnicy, zadania nie wykonał. Drugi natomiast, który ociągał się, ostatecznie poszedł i zaczął pracę, zaczął swoją misję, swoją posługę. Na ten przykład Ewangelii święty Paweł w drugim czytaniu rzuca pewne delikatne i bardzo szczególne światło. Jest to światło, którego treścią jest opis wewnętrznego życia Jezusa. Święty Paweł niejako zdradza nam to dążenie, o którym sam pisze, które to było w Jezusie Chrystusie. A jakie to było dążenie? Było to dążenie, w którym nie było cienia współzawodnictwa, w którym nie było próżnej chwały, w którym ocena innych była taka, że Jezus oceniał ich jako wyżej stojących od siebie i w końcu Jezus jest ukazany jako ten, który ma na oku sprawy innych najpierw, a nie swoje. I taki właśnie obraz Chrystusa, takie światło przez Niego dane, jeżeli rzucimy je na tekst Ewangelii niejako, otrzymamy również dla nas bardzo cenne wskazówki. Cenne wskazówki dlatego, ponieważ pokazują one nam, jak nie tylko deklarować się, ale jak żyć prawdziwym oddaniem synowskim wobec Boga, jak żyć w nieustannym, permanentnym stanie nawrócenia. Przeszkodą w nawróceniu właśnie jest to, że szukamy próżnej chwały. Przeszkodą w nawróceniu jest to, że jest w nas współzawodnictwo, że siebie oceniamy wyżej od innych i że w końcu mamy przede wszystkim na uwadze sprawy swoje, a nie naszych bliźnich. Spójrzmy zatem, dziękując niejako świętemu Pawłowi za to piękne świadectwo, właśnie na naszą codzienność, gdzie te cztery przytoczone elementy są umiejscowione. Czy odnajdujemy je w naszym życiu? Czy odnajdujemy w nas to, że nie ma w nas ducha współzawodnictwa, to, że nie ma w nas próżnej chwały, to, że innych oceniamy czy też nie oceniamy wyżej od siebie i też, czy nie mamy czasami własnych spraw bardziej na oku niż innych.